Dobry wieczór. Witam serdecznie na naszym spotkaniu wieczornym na temat wysokiego cholesterolu. Dziś również w obecności naszego przyjaciela naszej grupy i opiekuna na bieżąco, że tak powiem, wszystkich postów na naszej grupie, pana profesora Macieja Banacha. Dobry wieczór, Maćku drogi. Dobry wieczór, witam państwa ponownie. Cieszę się bardzo, że możemy się spotkać. No właśnie, drogi Maćku, panie profesorze, na naszej grupie jest wiele pytań o suplementy diety i no to jest taki temat tak naprawdę, który się przewija non-stop. No i jakbyś mógł dwa słowa powiedzieć o naszym dzisiejszym gościu, którego za chwilę już tu czeka w poczekalni. Dlaczego akurat tego gościa dzisiaj zaprosiliśmy? Znaczy ja nie wiem, dlaczego tego gościa zaprosiłeś tak naprawdę, a mówiąc zupełnie poważnie, szanowni państwo, jak ja tworzyłem Polskie Towarzystwo Lipidologiczne, to był rok 2010-2009 z inspiracji trochę amerykańskiego National Lipid Association, to wiedziałem doskonale wtedy, że tworzę towarzystwo, które musi się zająć problemem, które przez lata było ignorowane, czyli wysoki poziom cholesterolu. To jest problem, który jest nadal ignorowany, jeżeli patrzymy, że 60% społeczeństwa ma, tylko niewielki procent odsetka jest skutecznie leczony. Ale w toku tych wszystkich prac w ciągu ostatnich 12 lat zauważyliśmy doskonale, że musimy bardzo ściśle pracować z ekspertami zdrowego stylu życia, z ekspertami, jeśli chodzi o element tego niefarmakologicznego leczenia, bo zawsze leczenie zaburzeń lipidowych idzie w parze z niefarmakologicznym leczeniem. I bardzo się cieszę, że pan doktor Daniel Szlisz, który jest dzisiaj naszym gościem, wpadł podobnie jak ja w pewnym momencie na genialny, bardzo dobry i bardzo potrzebny pomysł stworzenia Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia, bo to towarzystwo rzeczywiście w sposób merytoryczny może zająć się zarówno elementami badań, rejestrów i innych rzeczy, ale również edukacją, która tak bardzo jest potrzebna, żebyśmy byli spójni w przekazie i żebyśmy byli skuteczni przede wszystkim, jeśli chodzi o edukację na temat nie tylko jak już leczyć i rozpoznawać, ale co zrobić, żeby na przykład to leczenie nie było potrzebne, bo uda nam się właśnie zmianą stylu życia do tego umiejętnie doprowadzić i na przykład spowodować, że nie dojdzie do powstania incydentu sercowo-naczyniowego. Dlatego bardzo się cieszę, że możemy być dzisiaj tutaj w trójkę z panem doktorem Danielem. Cześć Daniel, witamy cię serdecznie. Dzień dobry panie profesorze, cześć Maćku, cześć Marku. Witamy serdecznie, bo to naprawdę myślę, że będzie prawdziwa uczta dla nas wszystkich, a przede wszystkim dla państwa, bo my tu jesteśmy dla państwa, bo my wielokrotnie się spotykamy przy różnych okazjach i rozmawiamy, natomiast dzisiaj jesteśmy tylko i wyłącznie dla państwa, żeby odpowiedzieć na wszystkie pytania, które i wątpliwości, które na pewno państwo mają, bo nie mają, często słyszycie, czytacie różne rzeczy i nie do końca wiecie, na ile to, co czytacie i słyszycie, jest rzeczywiście dobre dla was z punktu widzenia waszych czynników ryzyka, czy waszej choroby, waszego stanu zdrowia. Wstęp myślę, że kompletny. Serdecznie witam też w imieniu wszystkich grupowiczów pana doktora Daniela Szliża, tak jak powiedział pan profesor, Warszawski Uniwersytet Medyczny, prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia, człowiek z temperamentem, człowiek, który w sposób ciekawy, interesujący potrafi mówić o rzeczach, które mogą się na pierwszy rzut oka wydawać skomplikowane. Także bardzo się cieszę, witamy Danielu. Witam, cześć Marku. Szanowni Państwo, ja już mam tremę po takiej zapowiedzi. To dopiero początek. Ja już mam tremę, tak. Spotykamy się też w takim szczególnym dniu. My chwilę przed wejściem, przed anteniu, jak to się ładnie mówi, rozmawialiśmy tutaj z Danielem na temat dzisiejszego szczególnego dnia, który tak. Dzisiaj jest Światowy Dzień Walki z Otyłością. Tak. Uszczuplania. Nawet ja jestem większym fanem mówienia albo świadomości, albo leczenia otyłości. To jest choroba, ja o tym może dwa słowa powiem na temat tej choroby. My dzisiaj wiemy, że WHO, kiedy określała cukrzycę jako pierwszą chorobę niezakaźną, która osiągnęła rozmiary epidemii, po prostu najzwyczajniej w świecie po raz pierwszy się pomyliła. A po drugi raz się pomyliła odnośnie COVID-u, że się nie wydostanie z Wuhan. Ale nie o tym dzisiaj, bo mamy mówić o niezwykle ważnym problemie, jakim jest epidemia. I niezwykle trudnym problemie, dlatego że nie swędzi, nie boli, nie piecze, a pierwszym objawem zwykle bywa zawał albo udar, prawda? I to jest ten problem z perspektywy pacjenta bardzo trudny do skonsumowania. Co więcej, będę pewnie mówił jeszcze o pewnym paradoksie prewencji w trakcie naszego wykładu,
To znaczy, że jeśli dbamy o to, żeby mieć prawidłowy cholesterol, to nie poczujemy tego, że nie mieliśmy właśnie udaru. No właśnie. Tak? Czyli tak. To są takie elementy, które no, z pewnej medycznej perspektywy są nie do uchwycenia z perspektywy pacjenta, a niezwykle ważne są z perspektywy lekarskiej, z perspektywy zdrowia publicznego. No dobra, ale ja jeszcze przepraszam, tak, organizacyjnie, bo pierwsza ja tak część prawie. Około 30 minut część wykładowa, do której tutaj zachęcamy też pana profesora Macieja do komentarzy, ale tak, żebyśmy w tych 30 minutach mogli się zmieścić, a potem jak zwykle zapraszamy państwa do zadawania pytań. Część pytań już otrzymaliśmy wcześniej, ale na bieżąco też jak państwo będą pytać, to tylko po tej części pierwszej przejdziemy do pytań i odpowiedzi. Danielu, scena jest twoja. Jak ja mam 30 minut, to ja już zaczynam. Tak przede wszystkim, proszę państwa, musimy mieć świadomość, że skończyła się BESSA. Jesteśmy, proszę państwa, HOSSA, przepraszam, jesteśmy w momencie, w którym dochodzi do korekty naszej długości życia. Jest to wykres, który tutaj państwo widzicie po lewej stronie. To jest wykres właściwie nieprzerwanego sukcesu, który mieliśmy od początku lat 90. non-stop wydłużając przeciętne życie przeciętnego Polaka. A co się okazuje, proszę państwa, że pandemia to wszystko zmieniła. Ja nie będę mówił w szczegółach, jak to zmieniła, ale widzimy, proszę państwa, 2 lata skróciło się nasze życie. To wszystko jest dlatego, nie tylko dlatego, że otóż system opieki zdrowotnej, przypominam, nie ma służby zdrowia, system opieki zdrowotnej zaczął zajmować się COVID-em, a nie innymi chorobami, to też, ale super ważnym elementem jest to, że my wszyscy jesteśmy podłączeni do czynników ryzyka, jakim jest właśnie to napięcie, ten prąd. I musimy zrozumieć to, że właściwie jedynym i bezpośrednim metodą leczenia tych wszystkich zdarzeń, które się mają w naszym życiu, to znaczy tych chorób cywilizacyjnych, no względnie nazywanych cywilizacyjnych, ale tak naprawdę są choroby zależne od naszego stylu życia, my musimy się, żeby zacząć skutecznie leczyć, odłączyć od źródła prądu. I jakbyście państwo tą analogię zachowali w głowie, to będzie nam dużo prościej myśleć o tym, czym jest i jak powinniśmy traktować dyslipidemię. Proszę państwa, jeżeli popatrzymy na naszą epidemiologię, to okaże się, że nie jest wcale różowo. Tutaj już padły liczby pewne. 2/3 Polaków, czyli 18 milionów, ma dyslipidemię, 10,5 miliona. Kompletnie nie zdaję sobie z tego sprawy. To są, jak widzicie państwo, dane anachroniczne, nie mamy jeszcze bardziej aktualnych. 3 miliony Polaków ma cukrzycę, 10 milionów 11, w zależności jak będziemy od tego liczyć, ma nadciśnienie tętnicze, no i co czwarty Polak pali papierosy. To jest dramat. I musimy zrozumieć, że dyslipidemia jest pewną konsekwencją, ale też i pewnym przyczynkiem, substratem do reakcji. Czyli innymi słowy, ona nie tylko jest spowodowana przez zły styl życia, ale dodatkowo pogłębia te wszystkie zmiany, które przez ten styl życia są spowodowane. Tutaj na slajdzie państwu pokazuję taką trochę anachroniczną, ale jednak ilustrację, która ma na celu zilustrowanie stanu zapalnego. Czyli my wiemy, że stan zapalny w medycynie to jest kolor, kalor, dolor, tumor, funkcjo lesa, czyli obrzęk, ból, zaczerwienienie, ucieplenie nadmierne i upośledzenie funkcji. To wszystko wiemy, tylko że ten stan zapalny jest widoczny. A my dzisiaj mamy do czynienia z niezwykle ważnym stanem zapalnym, jakim jest zapalenie na poziomie komórkowym. I my musimy wyobrazić sobie, że to zapalenie jest również spowodowane przez dyslipidemię. I inaczej miażdżyca, która jest naturalną konsekwencją dyslipidemii, czyli zaburzeń lipidowych jako takich, jest jednym z elementów jakby łączonych przez zapalenie. Dyslipidemia powoduje zapalenie, miażdżyca jest tym stanem zapalnym tętnic, która doprowadza do udaru, do zawału mięśnia sercowego. Oprócz tego to zapalenie, jak państwo widzicie na tym slajdzie, to my dzisiaj będziemy mówić o jednym tylko małym wycinku tego zapalenia. Ono może powodować szereg innych zmian w zależności od genetyki, innych chorób, w zależności od genetyki. Im bardziej jesteśmy podatni na przykład na historie autoimmunologiczne, no to będziemy mieli chorobę autoimmunologiczną. To w przypadku bardziej kobiet, a mężczyzn niestety choroby sercowo-naczyniowe. I teraz, żebyśmy mieli świadomość, gdzie jesteśmy jakby populacyjnie, społecznie. Proszę państwa, ten slajd pokazuje po lewej stronie śmiertelność z powodu chorób, którym możemy zapobiec. Jak państwo widzicie, ten taki jasno-czerwoną belkę przy poziomie 133, to jest średnia europejska, my jesteśmy na poziomie 169.
A po prawej stronie widzimy śmiertelność spowodowaną chorobami, które możemy leczyć. Dyslipidemia jest taką chorobą, którą możemy leczyć, tym stanem, który możemy leczyć. Proszę Państwa, ona jest znowu bardzo daleko od tej średniej europejskiej. Moglibyśmy trochę z przekory powiedzieć, że w Polsce wypadałoby szybko umrzeć, tak zakłada system. Oczywiście ja tego nie powiedziałem, ale system rzeczywiście tak obrazuje to w danych. My widzimy niestety takie dane. Dlaczego tak jest? Z różnych powodów. Po pierwsze, nasz styl życia, a po drugie to, jak my chcemy podlegać leczeniu, jak jesteśmy uwarunkowani do leczenia. Pamiętajmy o tym, że dyslipidemia, nadciśnienie tętnicze, oprócz tego, że są pewnym wczesnym objawem, można byłoby powiedzieć, złego stylu życia albo czasami złej genetyki, te proporcje raczej będą po stronie złego stylu życia, mogą być leczone skutecznie i zanim pojawią się grube z punktu widzenia pacjenta, czyli inwalidyzacja, objawy na przykład, czyli mówimy o udarze mózgu w kontekście inwalidyzacji, o zawale mięśnia sercowego, to wtedy jesteśmy w stanie pomóc pacjentowi na poziomie rozpoznania tej dyslipidemii, która jest czynnikiem ryzyka. Zobaczcie, proszę Państwa, jak mówił Thomas Alva Edison, powiedział tak, że nowoczesny lekarz nie będzie tutaj mówił pacjentowi, jak leczyć daną chorobę, tylko on rozpozna czynniki ryzyka, zanim ta choroba wystąpi. No i jak fajnie, jak rozpozna te czynniki ryzyka, no to zajmie się tymi czynnikami ryzyka. Prawda, że to jest logiczne? No, w gruncie rzeczy super, tylko że z perspektywy pacjenta często pacjent, którego nie boli, nie szczypie, nie drapie, nie spędzi, no to właściwie do tego lekarza nie ma powodu, żeby iść, prawda? No bo taki pacjent, który waży ponad miarę, wcale nie jest pacjentem, który jest chory według rodziny na przykład, tylko jest pacjentem, który jest super zdrowy. Nawet po udarze bywa zdrowy, no bo przecież się wyrehabilitował. To jest mylne stwierdzenie. A ta otyłość, o której wspomniałem, dzisiaj mamy ten Światowy Dzień Otyłości, proszę Państwa, ona jest takim papierkiem lakmusowym tego, jak my żyjemy. Czyli innymi słowy, jak za dużo jemy, w skrócie, jak za dużo dodajemy kalorii do naszej diety i za mało ich wydajemy na skutek aktywności fizycznej, to tyjemy. Taki prosty rachunek matematyczny, który możemy wykonać. W 2000 roku co dziewiąty pacjent, 10-11% pacjentów było otyłych. 10 lat później, proszę Państwa, 20% pacjentów, 22% pacjentów było otyłych, a dzisiaj już mówimy o 30% pacjentów, którzy mają znamiona otyłości. To jest dramatyczny przyrost otyłości, to świadczy o tym, że żyjemy zupełnie niehigienicznie, bo ta higiena nie polega tylko na myciu uszu i zębów, no i innych części bardziej wrażliwych ciała, ale również na tym, w jaki sposób my, dorośli ludzie, dorośli Polacy, traktujemy nasze ciała, które są jedynym medium łączącym z tym światem. Nie ma innego sposobu, żeby żyć, tylko przez to ciało. I zobaczcie, proszę Państwa, możecie Państwo wątpić w to, że w jakikolwiek sposób styl życia może wpływać na to, czy ja będę chory, czy nie. Otóż brak palenia, aktywność fizyczna, spacer intensywny pół godziny dziennie, przestrzeganie zdrowej diety, o niej będę dzisiaj mówił, i unikanie otyłości, proszę Państwa, to daje 93% mniej pacjentów z cukrzycą. 93%. Widzicie Państwo, cukrzyca typu drugiego nie przestaje być znamieniem, znaczy takim obciążeniem genetycznym, zaczyna być obciążeniem stylu życia. 81% mniej zawałów, 50% mniej udarów, 36% mniej nowotworów. Przypomnę, mamy 3 miliony pacjentów z cukrzycą. Jakbyśmy zastosowali się do tych wszystkich zaleceń, okazałoby się, że zaledwie 210 tysięcy jest pacjentów z cukrzycą, co gwarantowałoby to, że mniej więcej lekarz POZ-u nie spotyka, bo 4 pacjentów dziennie z tym z cukrzycą, a może 4 pacjentów raz na miesiąc mniej więcej spotykałby taki lekarz POZ. To też Państwu jako pacjentom dałoby więcej szczęścia i radości w statystykach, biorąc udział w tych 93%, a nie w tych 7% z cukrzycą. Więc smutne czasy nastały, mamy epidemię i wojnę i nie sposób mówić o dyslipidemii bez alkoholu. Jakby to jest ważny temat dzisiaj. My kojarzymy picie alkoholu w ten sposób, a to nie jest prawda. My pijemy na potęgę, proszę Państwa. Jakby, żeby Państwu powiedzieć, zobrazować, to my, przeciętny Polak wypija mniej więcej wiadro spirytusu rocznie. Wiadro spirytusu rocznie. To jest, jesteśmy
po prawej stronie tego wykresu widzicie średnią europejską, a tutaj mamy, jesteśmy po prawej stronie. Nie dajmy sobie wmówić, że pijemy za mało, czy nie, że pijemy mało. Pijemy bardzo dużo. To jest mniej więcej populacyjnie można byłoby uznać, że każdy Polak to alkoholik, bo wypija mniej więcej setkę wódki dziennie. Oczywiście populacyjnie, bo nie każdy tyle wypija, ale jeśli Państwo tego nie wypijacie, to ktoś wypija za Was. Tak w skrócie. Alkohol jest fundamentem w rozumieniu, ja Państwu jeszcze pokażę, w rozumieniu trójglicerydemii, która jest jednym z warunków prawidłowo leczonego ryzyka. No bo cholesterol, to nie chodzi o to, żeby obniżać cholesterol. Chodzi o to, żeby obniżając cholesterol przyczynić się do obniżenia ryzyka sercowo-naczyniowego. I tutaj no, nie sposób nie zacytować, ale no, my wiemy już dzisiaj, że nie ma dawki bezpiecznej alkoholu. Więc jeżeli Państwo wypijacie kolejny kielich alkoholu, ja akurat tu mam herbatę, żeby nie mylić, proszę Państwa, to mówiąc na zdrowie, to tak się nie wydarzy. To niestety, ale na szczęście, na dobre samopoczucie jak najbardziej, bo alkohol potrafi poprawić, chwilowo oczywiście, ale na zdrowie nie pójdzie. My piliśmy dużo alkoholu i pijemy coraz tyle samo, tylko wydając więcej. Proszę Państwa, przed pandemią, to tak w skrócie, 3 miliony małpek kupowano codziennie w sklepach. I niestety ten problem nie jest dobrze zabezpieczony przez system, bo widzimy, że mało, tutaj widzicie Państwo ilość osób uzależnionych, tutaj byliśmy po prawej stronie, byliśmy od tej średniej europejskiej, jeżeli chodzi o picie, a po lewej stronie, jeżeli chodzi o uzależnienie. To tak nie wychodzi. Po prostu w Polsce słabo rozpoznajemy uzależnienie od nikotyny i pijemy coraz młodziej. Pamiętajmy, że coraz młodsze grupy po alkohol sięgają coraz częściej. Także pamiętajmy, że pandemia zmieniła to wszystko. Musimy wiedzieć, że aktywność fizyczna też się zmieniła. My nie możemy mówić o dyslipidemii bez aktywności fizycznej, dlatego że musimy mówić o otyłości. Ja zaraz przejdę do tego. Ale 70% Polaków w trakcie pandemii nie była aktywna fizyczna i zamieniła ten czas na time on screen. Co jeszcze ważniejsze, proszę Państwa, więcej ważymy. Jeśli Państwo macie swoje miary gdzieś tam wpisane, wzrost się pewnie nie zmienił, ale waga mogła. Więc jeśli Państwo zobaczycie, że ta waga się zmieniła w trakcie pandemii, no to znaczy, że jest już pewien asum do tego, czyli przyczyna do tego, żeby zgłosić się do lekarza i porozmawiać z nim o tym, czy może ta otyłość nie spowodowała, czy ten nadmiar masy ciała nie spowodował dyslipidemii, bo to jest jedna z głównych przyczyn też dyslipidemii, czy może możemy coś zrobić z tymi nadmiernymi kilogramami masy ciała, żeby zniwelować u Państwa ryzyko, bo to jest super, super ważne. Pamiętajmy, kluczem jest ryzyko. Wiemy doskonale, proszę Państwa, że najważniejszym elementem leczenia, jeżeli chodzi o lipidy, to jest frakcja LDL, czyli tego low density lipoproteins, czyli lipoproteiny o niskiej gęstości i cholesterol całkowity, ale one mają wspólny mianownik, to znaczy interwencja. Jak będziemy zmniejszać te LDL-e, ten zły cholesterol, najbardziej aterogenną frakcję cholesterolu, to też i będziemy zmniejszać cholesterol całkowity. Proszę Państwa, co możemy zrobić, żeby zmniejszyć te najbardziej miażdżycogenne frakcje? No, musimy zredukować nasycone kwasy tłuszczowe w diecie, to jasne. Zredukować spożycie tłuszczów trans, zwiększyć spożywanie błonnika, zredukować spożycie cholesterolu i proszę Państwa, na tym chciałem skończyć. Nie, tak żartuję oczywiście, bo przeciętny obywatel, przeciętny użytkownik jedzenia niestety, ale interpretuje te zalecenia tak samo jasno jak hieroglify. One niestety nie są jasne dla nas, dlatego że nie mamy podstaw edukacyjnych do tego, żeby w odpowiedni sposób skonsumować tą wiedzę. Co stoi za tym? Zacznę od kwasów tłuszczowych. Super ważna kwestia w kontekście odżywiania się. Jak rozumieć kwasy tłuszczowe? Kwasy tłuszczowe generalnie możemy podzielić na te złe i na te dobre. Te złe kwasy tłuszczowe to te nasycone, tak mówimy najczęściej, chociaż nie jest to do końca prawdą, ale pozostańmy przy tym, że złymi kwasami tłuszczowymi są te nasycone. Są pewne wyjątki, takie średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe, ale zostawmy to już dla osób, które są bardziej w temacie. Dla początkujących, proszę Państwa, nasycone kwasy tłuszczowe, czyli takie, które mają stężenie stałe w temperaturze pokojowej, są
złym wyborem dietetycznym. Podobnie zresztą tłuszcze trans, to są takie izomery, to są takie konstelacje cząsteczek, które no, wynikają jakby z pewnych procesów biochemicznych, które zachodzą, no i niestety one tworzą się i doprowadzają do miażdżyco, do aterogenezy, czyli do powstawania plaszki miażdżycowej. To, co jest ważne, proszę Państwa, żebyśmy wiedzieli, gdzie te kwasy tłuszczowe są najczęściej. To znaczy najczęściej są w maśle, smalcu, mięsie, to znaczy najczęściej są jeszcze w przetworzonych produktach i musimy pamiętać o tym, że te produkty, które są ultra przetworzone, na przykład fast foody, to mają również bardzo dużo nasyconych kwasów tłuszczowych i mają również bardzo dużo tłuszczów trans. I niezależnie od tego, czy Państwo będziecie jedli bacon, czy taki quadruple bypass burger, ja lubię pokazywać te bypass burgery, bo nie rozumiem, dlaczego to może być stanowić pewną atrakcyjność w reklamie, bo reklama ma być atrakcyjna. Jeżeli mówimy o tym, że coś się nazywa stent albo nowotwór burger, to tak średnio to wygląda, prawda? Takie batoniki, czyli bardzo mocno przetworzona żywność składająca się głównie z tłuszczów nasyconych i cukru i sery. I tu znowu taki pewna kropeczka, disclaimer. Proszę Państwa, my mamy bardzo bogatą ofertę serów na rynku i pamiętajmy o tym, że ser serowi nierówny. To znaczy te bardzo wysoko przetworzone sery, które na przykład są serami topionymi, nie są tym samym serem, co sery dojrzewające. I pamiętajmy o tym, że wybór tych serów dojrzewających stanowi o mniejszym ryzyku, ale to jest już znowu wiedza taka troszeczkę no, wyższego szczebla. Sery generalnie to dużo nasyconych kwasów tłuszczowych. I pamiętajmy o tym, że przeciętnie dla populacji polskiej, czyli dla pacjentów, które w 60% ma dyslipidemię, powinniśmy spożywać mniej niż 7% z diety, w energii, diecie, z nasyconych kwasów tłuszczowych, co stanowi mniej więcej, proszę Państwa, jedną parówkę i dwa plasty sera żółtego. Kropka, nic więcej, tam nic więcej nie ma. Jedna szklanka mleka, jeden deser Monte, jeden schabowy panierowany. Kropka, proszę Państwa, 6,5% energii. 5 delicji, paczka chipsów, 6,5% energii. Tak wygląda limit, prawda, tych nasyconych kwasów tłuszczowych, których powinniśmy się wystrzegać. Teraz Państwo robicie sobie szybkie podsumowanie zapewne na kartce, kto, kiedy, co, ile zjadł i ile tych nasyconych kwasów tłuszczowych przedostało się w tych przekąskach w diecie, ale rzeczywiście może stanowić to pewien problem, jeśli zaczynamy nie myśleć o tych nasyconych kwasach tłuszczowych jako o ryzyku. Pamiętajmy, że nie wszystkie produkty mają nasycone kwasy tłuszczowe w groźnych ilościach, tak to nazwijmy, bo na przykład takie ryby morskie, na przykład makrela, już ma tych kwasów tłuszczowych bardzo mało. No na 100 gramów produktu 3,4 grama nasyconych kwasów tłuszczowych, przy okazji dostarczając bardzo dużo nienasyconych kwasów tłuszczowych, o których będę za chwilę mówił. Ale z kolei parówki, proszę Państwa, to na 100 gramów produktu, proszę Państwa, 12 gramów nasyconych kwasów tłuszczowych, łyżka masła 7,5 gramów nasyconych kwasów tłuszczowych. O czekoladzie już będę mówił tylko w takich średnich proporcjach, bo mało osób jednak spożywa czekoladę taką, którą życzylibyśmy sobie jako lekarze, interniści, kardiolodzy, żeby nasi pacjenci spożywali, czyli 85+. Tak? To nie chodzi o to, o wiek pacjenta, który spożywa czekoladę, tylko chodzi o stężenie czekolady w czekoladzie. Tak naprawdę i ciasto francuskie, proszę Państwa, kolejny taki artefakt jedzeniowy, który mamy obecny w diecie, bardzo poważne obciążenie dla naszego zdrowia. Proszę Państwa, no, wiemy, że nie wszystkich produktów powinniśmy używać, ale może są takie, które powinniśmy używać, tak? I na przykład warzywa i owoce są tymi produktami, które możemy spożywać, no właściwie można powiedzieć nie bezkarnie, bo to z tymi owocami bywa różnie, szczególnie jeżeli chodzi o indeks glikemiczny, ale w pewien sposób korzystny wpływ mają te warzywa i owoce, które Państwu pokażę. Na pewno, proszę Państwa, kalorii nam nie brakuje, o tym świadczy BMI populacji. Tak, tyjemy coraz bardziej, kalorii mamy w brud. I zresztą kalorie są dostępne na każdym kroku, ale to, czego nam brakuje, to mikro, makro elementy i enzymy w tych dietach, o polifenole chociażby. Taka skala ORAC, antyoksydacyjna skala, która pokazuje, jak bardzo dobre albo bardzo złe są produkty z punktu widzenia odżywczości, pokazuje nam jednoznacznie, że najwyższe punktacje
możemy uzyskać, proszę Państwa, jedząc, spożywając produkty roślinne. I tutaj taka roślina krzyżowa, jarmuż, proszę Państwa, 1000 punktów. To jest maks, co można dostać. Ale zobaczcie, gdzie jest pierwsze mięso. No pierwsze mięso to 24 punkty. No to z kolei bardzo mało, prawda, jeżeli chodzi o odżywczość. Coca-Cola dostaje jeden punkt za to, że jest, więc warto o tym wspominać, że to nie jest takie proste. Co więcej, nasycone kwasy tłuszczowe i przetworzone mięso, tutaj pan profesor Banach pewnie będzie mówił o, w dyskusji będziemy dyskutować pewnie o tym, że mięso może w jakichś ilościach być przydatne naszemu organizmowi. Pewne ortodoksyjne zachowania nie są dobre, ale z drugiej strony, proszę Państwa, dostarczając na wysoko przetworzone mięso do naszej diety, jesteśmy skazani na to, że zwiększamy ryzyko karcynogenezy. Więc to nie jest dobre rozwiązanie dla nas i dla naszych pacjentów. Przepraszam, dla nas i dla naszych dzieci chociażby. Bo musimy pamiętać również o tym, proszę Państwa, że mamy na rynku mnóstwo suplementów diety. Moim ulubionym jest taki suplement, który leczy, nie wiem, czy to można nazwać, że leczy, ale wpływa na zmianę suchości w ustach. No, takie reklamy też się zdarzają. To jest zupełnie nieodpowiedzialne reklamowanie suplementów diety. Ja jestem generalnie, proszę Państwa, i to taki znowu pewnie konflikt interesów na tym etapie, ale jestem generalnie przeciwnikiem suplementacji diety. Jeśli Państwo popatrzycie na ilość suplementów diety i przełożycie je na efektywność, to właściwie nikt, kto zajmuje się nauką, nie może być pozytywnie nastawiony do tego zjawiska. Generalnie. Ale to, że generalnie coś jest złe, to wcale nie oznacza, że w tych 5%, które zostaje nam z tej wyodrębnionej puli, nie kryją się jakieś pewne perełki. No i okazuje się, że tak. Okazuje się, że kryją się. I niezależnie od tego, że proszę Państwa, ten rynek jest ogromny. Tutaj mówimy o 4 miliardach w 2018 roku. Teraz pewnie mówimy o 10 miliardach. To proszę Państwa, ten rynek jest bardzo skomplikowany. Mówimy o suplementach diety jako pewnym zjawisku. Ten rynek jest kontrolowany przez Główny Inspektorat Sanitarny, który, no, tak żeby Państwu unaocznić rolę Głównego Inspektora Sanitarnego w procesie, no to należałoby powiedzieć, że Główny Inspektorat Sanitarny sprawdza, czy jest wystarczająco czysto w zakładzie, czy w garażu czasami, bo tak bywa, żeby rozsypywać suplementy diety do kapsułek. Tak bywa, proszę Państwa. Więc musimy mieć świadomość, że nie wszystko, co na tym rynku jest, jest jednakowe. To po pierwsze. Po drugie, nie każdy suplement działa tak, jak deklaruje to producent. O tym świadczą liczne raporty NIK-u, a właściwie chyba 3 raporty NIK-u, które mówią o tym, że no, o ile w suplementach diety czasami nie znajdują się te rzeczy, które mają się tam znaleźć, tu jest już kwestia uczciwości producenta, no to w niektórych przypadkach znajdują się tam substancje, które nie powinny tam się znaleźć i są wręcz szkodliwe. Więc pamiętajmy o tym, że ta deklaracja producenta, czy jakość producenta jest w jakiś sposób super ważna dla nas jako konsumentów i dla nas jako lekarzy zalecających te suplementy naszym pacjentom. Proszę Państwa, ale na szczęście mamy wytyczne, bo świadomość użytkowników, zarówno lekarzy, jak i farmaceutów, jest dosyć znikoma. I to jest jasne, dlatego że jeżeli popatrzymy na rozkład edukacyjny w zakresie farmakologii, no to się okaże, że właściwie nawet pół godziny nie jest przeznaczone na to, żeby uczyć lekarzy i farmaceutów na temat suplementów diety. No tak bywa. Ale na szczęście GIS, proszę Państwa, przychodzi nam z ratunkiem i mówi, no jak kupujesz suplement, to uważaj. No pochodzenie ma znaczenie. Ja bardzo lubię porady pod tytułem potknąłem się, to ktoś mi mówi uważaj. No to chyba nie do końca jest kształcące. Tym bardziej na przykład jak ktoś mówi wybieraj rozsądnie, a nie mówi co to znaczy wybieranie rozsądne. Także proszę Państwa, mamy taki bardzo niejasny przekaz ze strony Głównego Inspektora Sanitarnego. Musimy mieć świadomość, że suplementacja generalnie to jest no właściwie przeznaczona dla pacjenta o niskim ryzyku. Ja tak trochę się waham, żeby to powiedzieć, bo są pewne elementy w nauce, które pokazują, że suplementacja też może być przeznaczona dla pacjenta, który jest wyższego ryzyka, ale o tym za chwilę. Mamy kilka dokumentów, które
pewien sposób pozycjonują nam suplementację diety w leczeniu dyslipidemii, czy też właściwie w zarządzaniu tym ryzykiem, jakim jest dyslipidemia. Pierwszym z nim była deklaracja Sopocka, która pokazała suplementy diety jako taką pośrednią opcję pomiędzy tym, że możemy zrobić coś dietą, poprawić ryzyko dietą, czy zmienić to ryzyko na niższe, zmniejszyć je dietą i zachowaniami, a tym, że możemy zmniejszyć to ryzyko poprzez stosowanie statyn, które nomen omen w niektórych środowiskach są bardzo sekowane i ubolewam nad tym, że jest bardzo duża misinformation, takie bardzo fejkowane newsy są na temat statyn w internecie. Czwarta deklaracja Sopocka również pokazuje te suplementy diety. Mamy, proszę Państwa, koenzym Q10, o którym pewnie moglibyśmy dużo tutaj powiedzieć. Wiemy jednak, że ten koenzym Q10 jest ważny dla nas, tak z punktu widzenia metabolizmu. On jest ważny dla naszych mitochondriów. Mitochondria to są takie elektrownie komórkowe, które wytwarzają energię i bez koenzymu Q10 nic się tam nie wydarzy. Niestety koenzym Q10 wraz z wiekiem zaczyna zanikać. To stężenie koenzymu Q10 zmniejsza się już po 40. Niestety tak to jest. To jest jedna z koncepcji takich bardzo ciekawych, która nazywa się inflammaging, czyli starzenie się przez zapalenie. Nie ma czasu i miejsca na to, żeby o tym mówić, ale to jest bardzo ważne, jeśli Państwo zastanawiacie się, czym jest inflammaging, polecam po prostu wpisać to w Google. Na pewno pojawi się kilka ważnych rekordów i można je przejrzeć. Natomiast są badania i właśnie tutaj mówiłem o tym, że te suplementacje należą do niskiego ryzyka pacjentów, no to okazuje się, że ten koenzym Q10, o którym chciałbym Państwu powiedzieć w kontekście kardiologii, może nawet nie dyslipidemii, jest też takim enzymem, czy taką witaminą, niektórzy mówią, że jest to witamina, która może zmniejszyć ryzyko. Ja tutaj przejdę od razu do sedna. Proszę Państwa, okazuje się, że u pacjentów z niewydolnością serca może pomóc. Tak w skrócie. Jak może pomóc? Może zredukować ryzyko zgonu. Tutaj pewnie moglibyśmy się spierać co do tego, jaki ten koenzym Q10 powinien być, że to jest 3 razy 100, że to jest bardzo droga terapia, że to jest bardzo trudno utrzymać pacjenta w terapii, bo jest 3 razy dziennie, a nie 2 razy dziennie i to robi różnicę, ale wiemy doskonale o tym, że ten koenzym Q10 może być dobry dla pacjenta. Były też takie badania odnośnie koenzymu Q10 i takiego okresu przed niewydolnością serca i one też tam pokazywały, te badania pokazywały, że ten koenzym Q10 może być pożądany. Ale proszę Państwa, jeżeli mam mówić o dyslipidemii, to ja odniosę się do najważniejszego, bez wątpienia, najważniejszego dokumentu w Polsce, wytycznych PTL-u, które mówią jednoznacznie o tym, że nutraceutyki czy też suplementy diety mogą mieć fundamentalne znaczenie do kształtowania ryzyka sercowo-naczyniowego u pacjenta, który no, podlega już temu procesowi zapalnemu, jakim jest dyslipidemia i tworzenie się miażdżycy. Tylko jedna ważna rzecz, suplementacja diety to jest zmiana pewnego ryzyka poprzez dodanie czegoś do diety. Ale jeśli ta dieta jest zła, to znaczy jeśli my się źle odżywiamy, no to ta suplementacja nie będzie miała większego znaczenia. Znaczy będzie miała znaczenie absolutnie, ale nie takie jakbyśmy wprowadzili odpowiedni model żywieniowy. Jaki to jest odpowiedni model żywieniowy? Pewnie jeśli byśmy wybrali dietę DASH, D-A-S-H, to tak Państwu podpowiem, to i Państwo ją sobie wygooglujecie, to pewnie jest ta dieta, która jest optymalna dzisiaj dla pacjenta kardiologicznego, ewentualnie dieta śródziemnomorska, ewentualnie będę mówił o tych dietach jeszcze dalej. To takie, proszę Państwa, te zalecenia tego w tym dokumencie zawarte, PTL, Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego, pokazują nam o tym, to, że właściwie pewne suplementy mają lepsze lub gorsze wyniki i mówimy tutaj o skuteczności, ale też ugruntowanie w nauce. To znaczy mówimy tutaj o klasie rekomendacji. I teraz, żebyśmy nie mylili, to, że coś może mieć 100% skuteczności, a mieć ugruntowanie praktycznie na bardzo małych badaniach, to dla nas naukowców i dla Państwa pacjentów w praktyce będzie niewiele znaczyło, bo tak naprawdę nie przełoży się na życie, bo prawdy w tym jest bardzo niewiele. Więc musimy patrzeć na te wyniki, które mają bardzo wysoką klasę zaleceń, a ta klasa rekomendacji
Najwyższa to 1. I teraz jeśli Państwo widzicie jedynkę tutaj na zielono, to widzicie obok na przykład wyciągu z czerwonego ryżu, znaczy z czerwonego ryżu drożdżowego, proszę Państwa, czyli monakoliny. Widzimy też jedynkę przy okazji berberyny. Ale ja pozwolę sobie tak słowo powiedzieć o bergamocie, dlatego że jak Państwo widzicie, tutaj ten zakres jest od 15 do 40% redukcji LDL-u, więc on jest w miarę kuszący. No chcielibyśmy, prawda, tutaj mieć ten 40% redukcję LDL-u. No a jednakowoż tutaj zalecenia są 2A, więc musimy mieć świadomość, że one mają mniejszą klasę, niższą klasę rekomendacji niż berberyna. No i wielonienasycone kwasy tłuszczowe, też znowu pierwsza klasa zaleceń, 2 do 4 gramów, ale super ważna rzecz. Te nasycone kwasy tłuszczowe, proszę Państwa, my możemy oczywiście dostarczyć w diecie. I ja tutaj szybciutko Państwu przejdę przez takie, no dla mnie bardzo ważne badanie, które pokazuje, że jak powinniśmy kształtować zawartość tłuszczów w naszej diecie, proszę Państwa, to jest takie badanie Nurses Health Study i szybciutko Państwu pokażę. Ten pierwszy czerwona belka świadczy o tym, że zwiększamy nasze ryzyko sercowo-naczyniowe. Wszystko to, co na prawo od wykresu, zwiększa ryzyko sercowo-naczyniowe. A to jest zwiększone ryzyko poprzez zamianę tłuszczów nasyconych, czyli to jest ten punkt odcięcia, czyli ten początek wykresu, przepraszam, a zwiększenie, proszę Państwa, wynosi mniej więcej 6%. Ale te zielone i żółte wykresy, które pokazują, proszę Państwa, druga i trzecia belka, pokazują zredukowanie ryzyka sercowo-naczyniowego i są związane z tym, że zamieniamy nasycone kwasy tłuszczowe w naszej diecie na jedno- i wielonienasycone kwasy tłuszczowe, które są w roślinach, nie tylko, bo też i w preparatach kwasów omega-3. No i te kwasy omega-3 również są w europejskich wytycznych. Możemy pozyskiwać je z roślin, proszę Państwa, to też jest super ważne. Tutaj widzicie siemię lniane, chia, orzechy włoskie, olej rzepakowy. Wiemy, że możemy je syntetyzować niejako, proszę Państwa, z tego kwasu, z tych kwasów ALA, czyli alfa-liponowego do EPA i DHA, czyli eikozapentaenowego i do kozaheksaenowego. Ale problemem jest to, że my nie wiemy, jak bardzo skutecznie to robimy w naszym organizmie. Dlatego niektórzy mówią, że w pewnych sytuacjach bezpieczniej jest po prostu zalecać suplementację. Proszę Państwa, ważne jest też to, żebyśmy mieli świadomość, że w tym jedzeniu, które spożywamy, niekoniecznie musimy wiedzieć, ile jest nasyconych kwasów tłuszczowych. Były takie, proszę Państwa, badania na wrocławskich świniach. Nie chodzi mi o wrocławianach, wręcz przeciwnie, proszę odrzucić tą myśl. Chodzi mi o świniach, które były hodowane, proszę Państwa, na wrocławskim SGGW, czyli Szkole Gospodarstwa Wiejskiego. I to był, proszę Państwa, taki eksperyment, który pokazał, że świnie karmione siemieniem lnianym mają wyższe stężenie kwasów omega-3 niż łosoś hodowlany. No, można. Więc, a łosoś hodowlany dlatego miał tak niskie stężenie, dlatego że był karmiony soją. Więc wracając, proszę Państwa, do tego sedna, nasze pokarm, który spożywamy na co dzień, niekoniecznie musi odzwierciedlać to nasz wishful thinking, że tam na pewno jest ten kwas omega-3, tam na pewno jak zjemy tego łososia, tego dostarczymy w odpowiedniej ilości. Co prawda, to jeżeli weźmiemy wszystkie ryby słodkowodne, to musimy mniej więcej o 10 razy więcej ich dostarczyć. Tutaj Państwo widzicie gramaturę ryb, którą musimy dostarczyć w naszej diecie, żeby pokryć zapotrzebowanie na kwasy omega-3. To są ryby słodkowodne, a za chwilę, nie mam słonowodnych. No cóż, wypadł mi ten slajd. Generalnie przez 10 musimy podzielić. Musimy też pamiętać o tym, że jeżeli popatrzymy na kwasy omega-3 w naszej diecie, to zalecenia nam mówią o tym, żebyśmy, proszę Państwa, spożywali mniej więcej 2 razy na tydzień albo częściej porcję ryb. To jest praktycznie możliwe, ale jeśli wszyscy zaczniemy spożywać te ryby w tym nurcie, w tych zaleceniach, no to okaże się, że ryb w Bałtyku szybko zabraknie i naprawdę będziemy w biedzie ogromnej. Więc musimy szukać innych alternatyw, chociażby kwasy omega-3, które mogą być w produkcji roślinnej, które możemy preparować z alg na przykład morskich i nie stanowią o niebezpieczeństwie wyłowienia łowisk. To jest mega ważne w kontekście naszego środowiska.
Musimy też mieć świadomość, proszę Państwa, że leczenie suplementami nie osiągnie efektywności pożądanej w zaleceniach terapeutycznych odnoszących się do dyslipidemii. Czyli tak w skrócie, jeśli mamy dyslipidemię, jesteśmy pacjentem, który długo żył w, nazwijmy to, mało higienicznie, ma cukrzycę typu drugiego, przebył już zawał mięśnia sercowego, to okazuje się, że my musimy jako lekarze dążyć i wspólnie z pacjentami zresztą, to nie jest tak, że nasze żądania czy nasze cele są powinny być różne niż pacjentów, mam nadzieję, że są wspólne, ale jeśli popatrzymy na to, to powinniśmy naprawdę głęboko ciąć te LDL cholesterole, to znaczy o 50%. Tego suplementacją, proszę Państwa, nie da się uczynić, to nie jest rola dla suplementacji i wtedy musimy wchodzić z bardziej ciężką artylerią, jaką są statyny, jaką jest leczenie kombinowane, czy to statyny z ezetymibem, czy z innymi już lekami, które wchodzą na rynek, na przykład z kwasem BMP-diowym. Jest jeszcze coś, co jest super ważne i myślę, że na tym etapie nie możemy tego pomijać, to jest ryzyko, które wynika z wysokich stężeń cholesterolu, który nie jest dobrym cholesterolem. Tak w skrócie. Z tym, że ten non-HDL cholesterol, czyli ten cholesterol, który nie jest dobry, tak będę tłumaczył, żeby to było czytelne, czyli HDL cholesterol to jest dobry cholesterol, a my mówimy o tym cholesterolu, który nie jest tym dobrym cholesterolem. Proszę Państwa, jest bardzo ściśle powiązany z trójglicerydami. Ten slajd, jeśli Państwo popatrzycie tylko na efekt końcowy tego liczenia, to okazuje się, proszę Państwa, że ten cholesterol, który nie jest dobrym cholesterolem, w gruncie rzeczy obok tego cholesterolu LDL, bo widzicie, że ten cholesterol, który nie jest dobrym cholesterolem, to jest cholesterol LDL plus coś tam. No i jeśli popatrzymy z matematycznego punktu widzenia, to okazuje się, że te plus coś tam do LDL-u to jest 1/5 stężenia trójglicerydów, czyli bardzo wrażliwych na stężenie właśnie lipoprotein, które są bardzo wrażliwe na to, że spożywamy dużo cukrów prostych, spożywamy dużo alkoholu, jesteśmy nieaktywni, mamy insulinooporność. Czyli to jest ten klucz, który chciałem Państwu pokazać na początku, że wraz z otyłością, wraz z narastaniem insulinooporności, my jeszcze dodatkowo, oprócz tego LDL-u, dokładamy do naszego ryzyka w postaci hipertrójglicerydemii. I to jest super ważne. I my wiemy o tym, proszę Państwa, że hipertrójglicerydemia z naukowego punktu widzenia jest bardzo groźna dla naszych pacjentów, dla Państwa. Dla nas też oczywiście, bo też jesteśmy ludźmi i też powinniśmy dbać o to, żeby te trójglicerydy były w miarę na niskim poziomie. Ale to, co jest super istotne, to jest to, że my możemy to ryzyko odwrócić. I nie tylko za pomocą stylu życia, ale w razie, kiedy nie jesteśmy w stanie poradzić sobie ze stylem życia, z tym ryzykiem, to my jesteśmy w stanie zmniejszyć to ryzyko poprzez na przykład zastosowanie kwasów omega-3, czy też innych leków, o których nie będę już tutaj mówił. Proszę Państwa, kończąc już, przedłużyłem, o 7 minut przedłużyłem, przepraszam, ale kończąc już, niezależnie od tego, jak Państwo odbieracie dyslipidemię jako coś bardzo skomplikowanego czy mniej skomplikowanego, to jeśli Państwo będziecie się ruszać, będziecie aktywnymi ludźmi i nawet jeśli będziecie otyli, ale jeśli będziecie się ruszać i będziecie jeść zdrowiej, więcej warzyw, owoców i będziecie częściej się uśmiechać, unikali alkoholu i tytoniu, to niezależnie od tego, jakie jest dzisiaj Wasze ryzyko, to po takich zmianach w stylu życia to ryzyko będzie mniejsze. A co więcej, pewnie po zastosowaniu innych suplementów na przykład możecie dodatkowo przyczynić się do redukcji ryzyka sercowo-naczyniowego, do czego bardzo serdecznie Państwa zachęcam. Bardzo dziękuję za Państwa uwagę. Serdecznie bardzo dziękujemy. Dzięki Danielu. I teraz do krótkiego komentarza. Nie, słuchajcie, tak naprawdę myślę, że można mówić o dyslipidemii godzinami, natomiast też musimy to na przyszłość też naszych spotkań, Daniel, pamiętać, że tutaj jesteśmy dla pacjentów też i musimy tutaj rzeczywiście swoją wiedzą się chwalić w sposób skondensowany, co jest bardzo trudne dla nas. Tak, tak, to prawda. Szczególnie jak jest tak obszerny temat jak dyslipidemia.
A szczególnie, że tak naprawdę, Szanowni Państwo, nawet nie chcę wchodzić tutaj w komentarze, bo myślę, że może przy okazji odpowiedzi na Państwa pytanie się pewne elementy pojawią, ale nawet jak te kwestie koenzymu Q10, z Danielem wielokrotnie rozmawialiśmy na ten temat, to jest bardziej wiedza akademicka, poza jedną ważną rzeczą, że koenzym Q10 jest nam potrzebny dla naszych mitochondriów, mięśni, dla naszej energii. Natomiast niestety problem polega na tym, że te suplementy diety, które obecnie stosujemy, one są jak woda święcona, bo to jest około 17% ich biodostępności, czyli tyle się wchłania realnie. Tak naprawdę resztę jest wydalane z jelit. I dopiero te, które będą miały większą biodostępność, rzeczywiście będą działały tak, że w sposób leczniczy, terapeutyczny, tak? Bo my możemy podawać wtedy 2 gramy, bo trzeba byłoby podać powyżej 1 grama, żeby to działało, ale to by kosztowało Państwa kilkaset złotych miesięcznie. To jest, dlatego mówię, że wciąż to jest wiedza akademicka. Tak samo jak chociażby dyskusje o kwasach omega-3, bo wiemy doskonale, że tutaj kwasy wielonienasycone to jest klucz. I żebyśmy zamknęli w ogóle temat kwasy nasycone, zapomnijmy o nich, ograniczmy nawet do zera, tak? Chociaż są zwolennicy, którzy głoszą fake newsy i musicie Państwo na to bardzo uważać, że nagle kwasy nasycone są do czegoś nam potrzebne, nie są do niczego nam potrzebne, naprawdę. Natomiast to znaczy, jest kwestia taka, Szanowni Państwo, już. Jeśli będziemy pili oliwę z oliwek, to i tak dostarczymy tyle kwasów nasyconych, które tak są jest, nam potrzebne. Po prostu. Dokładnie, dlatego żebyście też Państwo wiedzieli, że we wszystkich, nawet tych tak zwanych zdrowych tłuszczach, rybich, z orzechów i tak dalej, znajdą się też kwasy nasycone, ale będzie przewaga tych kwasów dobrej jakości. Natomiast na przykład z naukowego punktu widzenia, ale żeby Wam nie zaburzać, kwasy jednonienasycone mają raczej charakter neutralny dla naszego organizmu, ale za to nie szkodzą versus kwasy nasycone. Ale Marku, może jakieś konkretne pytania, to będzie nam łatwiej tutaj z Państwem dyskutować, bo temat jest rzeka. No tak, jeszcze panowie, żeby ten, ja nie chciałem bagatelizować tej wiedzy, bo wiem, że można powiedzieć, że nie jedz bekonu i to będzie taki take home message, prawda? Ale wiem, że tutaj pacjenci przychodzą, którzy są zdeterminowani na to, żeby się dowiedzieć, żeby tutaj poznać. Ale to jest właśnie to środowisko, zaraz zobaczysz zresztą, Daniel, gdzie pytania są bardzo trudne, to nie są przypadkowi ludzie, którzy wchodzą no właśnie, i próbują się wyedukować, tak? Nie. Tak pomyślałem, dlatego, że takie przedstawienie tego tematu. Nie, ale Daniel, nie odbieraj tego jako tego, co powiedziałem, broń Boże, jako żaden zarzut, tylko po prostu, wiesz, tutaj na tym to polega, że tutaj właśnie chcielibyśmy być dla osób, które właśnie tak jak pani Emilia mówią, że nie jedzą mięsa, a jednocześnie mówi, że ma bardzo wysokie poziomy cholesterolu. Nigdy nie piłam, nie paliłam, zero cukru. I pani Emilio, i teraz tak, jakbyśmy chcieli z Danielem podyskutować, zacznijmy od pierwszego, nigdy nie piłam, czy to jest dobre, czy nie? I widzi pani, moglibyśmy przez najbliższe 3 godziny dyskutować z punktu widzenia naukowego i byśmy nie ten, bo z jednej strony moglibyśmy powiedzieć, no, resveratrol jest w czerwonym winie, ale z drugiej strony, Szanowni Państwo, ten resveratrol tak naprawdę nikt nie wie, czy on działa, czy nie, bo mamy bardzo sprzeczną wiedzę, a 143 prace pana profesora Dasa z lat 90., który o tym pisał, zostały wycofane, bo on to wszystko sobie wymyślił, nawet tych badań nie zrobił. W związku z tym tak naprawdę nasze badania, które publikowaliśmy, to była największa metanaliza na świecie, pokazywała, że resveratrol no, nie działa w sposób nadzwyczajny, tak? Natomiast nie jest to jakiś złoty środek, natomiast zwróćcie uwagę, nie ma nawet suplementacji z resveratrolu. Dlaczego? Dlatego, że on jest bardzo trudno z punktu widzenia jego trwałości, kwestii związanej z dawką versus odpowiedź na tą dawkę, więc my do końca tak naprawdę wszystkiego nie wiemy, jeśli chodzi o resveratrol. I tak naprawdę zapomnijcie o tym resveratrolu tak naprawdę, bo to naprawdę sobie nie warto głowy tym zawracać. Ja może też taki jakby bardzo ważny element, na który powinniśmy zwracać uwagę przy dietach eliminacyjnych. To znaczy można jechać do McDonald'sa, przepraszam za użycie nazwy handlowej, nie wiem czy to można czy nie, i być wegetarianinem, to znaczy zamawiając frytki i kole. I to wcale tak, tylko pytanie, czy te frytki, Daniel, są na głębokim tłuszczu, czy też nie, tak? Tak. Widzisz, tu cię mam, tak? Tak, czyli właściwie my powinniśmy patrzeć na to, nie jaki model żywieniowy prezentuje, czy tylko jaki element, na przykład jaką zawartość procentową chociażby energii mamy z warzyw,
jaką z tłuszczów, jaką z węglowodanów, jaką z białek, bo to jest klucz do rozumienia ryzyka. I też jeżeli chodzi o tę dyslipidemię, bo potrafię sobie wyobrazić na przykład wegański batonik pod tytułem Snickers czy Mars, który nie sprzyja nam powstawaniu niższego cholesterolu. A ja wiesz, chyba nie. Wiesz dlaczego? Dlatego, że to jest tak olbrzymia chemia, tam nie ma nic naturalnego z punktu widzenia procesu produkcji jeszcze na tym etapie, bo się wciąż uczymy tego, tak? Mhm. Bo ja na przykład miałem okazję wielokrotnie w wielu miejscach jeść wegańskie burgery i bardzo smakowały, na przykład z buraków, tak? Super fajna sprawa. Cudownie tak. Przyrządzone, ale wtedy wiem, że to jest zrobione z naturalnych produktów. Natomiast jak kupujemy coś w formie batonika, to ten element tworzenia tego batonika chemia. Z punktu widzenia tych wszystkich elementów to jest chemia już, tak? I czysta dlatego chemia. Tutaj ja jestem na przykład bardziej, nie jestem zwolennikiem tego typu. Oczywiście ładnie to brzmi marketingowo, nie, prawda? Nie, ja absolutnie też przeciwnikiem, żeby nie było. Ja jestem absolutnym przeciwnikiem takiego weganizmu czy wegetarianizmu. Uważam, że to jest samo zło w czystej postaci. Tak jest. Natomiast dobra, wracajmy do pytań. Mamy panią Anię, brałam kardiostatil, a zaczął mi cholesterol spadać, teraz przy mniejszej dawce jeszcze nie wiem. Pani Aniu, to ja już szybciutko tłumaczę. Czerwony ryż w większości preparatów był między 3 a 10 mg dostępności monakoliny K, bo to jest ta naturalna statyna, lowastatyna, która jest. Natomiast rzeczywiście od 2018 roku bardzo mocno walczyliśmy, gdzie była decyzja tej Komisji Europejskiej, że każda zawartość tego czerwonego ryżu monakoliny K może wiązać się z działaniami niepożądanymi mięśniowymi, co nie jest prawdą. To była, od razu Państwu powiem, w tej grupie mogę powiedzieć, to jest walka koncernów różnego typu, głównie spożywczych, działających w branży spożywczej właśnie, żeby eliminować się nawzajem, ale udało nam się wywalczyć, że obecnie monokolina K jest dopuszczalna do 3 gramów, tak? Ale już mówię, czerwony ryż, Szanowni Państwo, to nie tylko monokolina K, tam jest jeszcze kilka innych monokolin mniejszej ilości, śladowych, tam jest kwasy sterole, stanole, kwasy omega-3 i tak dalej, dlatego całość to nie jest tylko monokolina K i te 3 mg w większości preparatów w zupełności zabezpieczą ten spadek, który oczekujemy po suplemencie, tak? Bo to nie jest, proszę pamiętać, że nie traktujmy tego jako lek, po suplemencie, więc to oczekujemy, że to może być nawet spadek w zależności od odpowiedzi na to leczenie, nawet 15-20%. Ale też to, co Daniel mówił w swoim wykładzie, pan doktor, że jeżeli nawet dodajemy suplement, to ten suplement musi iść w parze z modyfikacją diety, korzystną, czyli ze zdrową dietą, z próbą. I wtedy rzeczywiście to funkcjonuje, bo jeżeli powiemy sobie tak, mogę jeść co chcę, wezmę sobie suplement diety, który obniża cholesterol albo reguluje poziom glukozy, albo wezmę sobie leki nawet, bo tak było, Szanowni Państwo, po badaniu takim w prewencji pierwotnej, czyli u chorych bez jeszcze choroby serca i naczyń, gdzie statyny wykazano, że przedłużają życie i studenci z medycyny, bo oni są najmądrzejsi, tak, dopiero jeszcze nie lekarze, ale już prawie, stwierdzili, a to będziemy pili, będziemy jedli, a będę brał statyny i będę długo żył. To nie w ten sposób, broń Boże. To jest tak samo, dlatego my z Danielem wielokrotnie mówimy, że jesteśmy bardzo przeciwni tym reklamom, że z tym boczkiem, o którym wspomniałeś, Daniel, tak? No wezmę jakiś suplement, a będę mógł dalej jeść boczek. Żaden tak, boczek, no bo to musi iść w parze. Droga na skrót. Dobrze, przechodzimy może do tych, co wcześniej jeszcze pytania się już pojawiały podczas wykładu. Pani Grażyna też pyta, jak to wygląda na przykład z Flora Proactive. Czy brać, czy nie brać? Znaczy ja mogę, Szanowni Państwo, swoje doświadczenie, Daniel, powiedz mi swoje, bo jedna rzecz, do której ja namawiam swoich pacjentów, że są różne, Benecol, Flora Proactive, jeszcze można byłoby kilka tych tak zwanych z maseł czy margaryn, które są zdrowe i zawierają kwasy omega-3, zdrowsze, niezdrowe, przepraszam, wymieniasz. Natomiast pamiętajcie Państwo jednej rzeczy, żeby odwrócić to opakowanie i zobaczyć zawartość kwasów nasyconych i kupić ten produkt, który zawiera ich jak najmniej, bo to jest klucz do sukcesu. I oczywiście jak jeszcze spojrzycie przy okazji na zawartość kwasów wielonienasyconych, one się mogą tam nazywać PUFA, na przykład, warto ładnie zapamiętać, PUFA, tak jak PUFA, ten na czym się siedzi, albo kiedyś siedziała w czasach komunistycznych, bo nie wiem, czy teraz się PUFy nadal to nazywają, ja to pamiętam jako PUFy, to w tym momencie rzeczywiście i ta PUFA będzie im wyższa, tym lepsza, a kwasy nasycone im niższe, tym lepsze, to wtedy wybierzecie produkt, który jest najlepszy. Ja tak zawsze mówię swoim pacjentom, broń Boże, nie sugerując żadnego konkretnego. Tak, panie doktorze.
Jeśli ja mam się powiedzieć dokładnie to samo, co pan profesor powiedział, tylko jedną jeszcze rzecz bym powiedział, że właściwie mamy do dyspozycji na rynku bardzo dobre nienasycone kwasy tłuszczowe w postaci oleju rzepakowego. My o nim zapominamy, a to jest nasze naprawdę dziedzictwo narodowe, z tym, że Włosi swoje dziedzictwo narodowe wlewają do pięknych butelek, a my niestety do takich plastikowych. I unikajmy tych plastikowych, tylko wykorzystujmy te takie ciemne, szklane butelki, bo to jest klucz do tego, żeby odpowiednio przechowywać kwasy nienasycone, żeby one się nie utleniały, żeby tam nie było problemu z tym związanego. Więc zachęcam do tego, dlatego że olej rzepakowy ma niezwykle korzystny profil lipidowy, podobny, a czasami nawet lepszy niż oliwa z oliwek. Także naprawdę mamy czym się chwalić. Sam używam i naprawdę polecam wszystkim. Pani Elka pyta się, czy omega z ryb można suplementować, bo używam. To mogę ja. Wszystko tak, zależy, pani. Tak, Daniel, bardzo proszę. Jasne, oczywiście. Bardzo to znaczy, ja bym powiedział w ten sposób, że to jest wszystko jeszcze zależy od tego, jaka jest stężenie kwasów omega-3 w tym suplemencie, bo my często widzimy suplementy diety, w których na przykład jest dużo oleju rybiego, a mało omega-3. A to nie chodzi o to, żebyśmy brali olej rybny, tylko żebyśmy przyjmowali kwasy omega-3, bo to jest super ważne. Dawka 2 do 4 gramów dotyczy nie oleju rybiego, tylko kwasów omega-3. Także w jakości tutaj tego stężenia będzie rola. Ale jeszcze jedna ważna rzecz. Raport NIK-u pokazał, to też jest kwestia tego, żeby wybierać odpowiedniego producenta tych kwasów omega-3, że jeden z producentów kwasów omega-3, ja nie wiem który, bo wiem tylko tyle, że to było zaślepione, że jeden z producentów używał nawet nie oleju rybiego, tylko używał, proszę Państwa, oleju słonecznikowego, który ma najgorszy profil tak naprawdę kwasów omega-3, żeby wypełniać kapsułki. Także rzetelność producenta tutaj będzie miała kluczowe znaczenie i jakość produktu, w sensie opakowania, żeby to się nie utleniało. To tylko tyle z mojej strony. Ja tylko dodam, Szanowni Państwo, że nie bierzcie tak po prostu, jak to mówi młodzież, i to użyję specjalnie tego słowa, na pałę, suplementów diety, bo to Państwo do Państwa lepiej dotrze, bo każdy suplement diety ma określone wskazania. Jeżeli mówimy o kwasach omega-3, jeszcze w tych dawkach, o których wspomniał słusznie Daniel, bo to wtedy działają na hipertrygliceridemię, tak? Czyli na wysokie poziomy triglicerydów, czy te nie HDL-u, bo to w tym są te cząsteczki bogate w triglicerydy zawarte, to musi być na to konkretne wskazanie. To nie bierzcie tak po prostu. Dlaczego? Dlatego, że każdy lek, w tym suplement diety, może mieć też działania niepożądane, jeżeli przesadzicie. I tutaj mogą być na przykład migotania przedsionków, które się zdarzają po tym najnowszym tym kwasach omega-3, kozapentetyl, który w Polsce wciąż nie jest dostępny, ale który tak bardzo redukuje nam śmiertelność. Więc zawsze pamiętajcie, dieta przede wszystkim, a jeżeli dopiero nie radzimy sobie ze dietą i są wskazania, to dopiero suplementacja. Marku, kolejne pytanie widzę. Bardzo dziękujemy. Jeszcze pytanie z karczocha. No ja mam dobre relacje z karczochem akurat, tak naprawdę. Ja osobiście bardzo lubię, dlatego że na rynku jest akurat dostępny preparat, który jest produktem medycznym, a właściwie lekiem. I Szanowni Państwo, on niezwykle ciekawie działa, bo karczoch, wyciąg z karczocha może bardzo skutecznie nie tylko obniżać triglicerydy, w niewielkim stopniu cholesterol całkowity, ale też działa ochronnie na wątrobę. On ma takie hepatoprotekcyjne działanie na wątrobę, czyli na przykład my postulowaliśmy bardzo stworzenie w ogóle takiej cząsteczki, która będzie połączeniem statyny z karczochem, dlatego że wtedy, jeżeli wiemy, że statyna może w jakimś tam przez sposób umiarkowany podwyższać aminotransferazy, to ten karczoch mógłby umiejętnie działać przeciwnie. Tak? Więc karczoch akurat, co więcej, co do karczocha mamy bardzo dużo badań, czyli jest to bardzo dobrze przebadany produkt naturalny, bo tutaj akurat to jest konkretny... Zdaje się, że maryny wchodzą, prawda? Tak, więc tutaj też. Więc tutaj myślę, że tutaj naprawdę to mogę tylko polecić, ale powtarzam po raz kolejny, jeżeli są do tego wskazania, nie kupujcie Państwo suplementów tylko po to, żeby kupować. Kolejne pytanie, tu pani Emilia wcześniej, która już pytała się również, co przy hipercholesterolemii przy Hashimoto, 3 lat omega, siemielniane, liponeksin i zły cholesterol gigant. Obecnie zachron, tak? Pani nigdy nie paliła, nie pali i nie piła, jak zero cukru. Pani Emilio, to jeśli Daniel pozwolisz jedno słowo, ja zacznę i pozwolę ci swoje doświadczenie. Przede wszystkim
dobra kontrola u endokrynologa, żeby dojść do eutyreozy, czyli do tego właściwego poziomu hormonów tarczycy u pani, bo to jest klucz do sukcesu, bo zawsze w przypadku niedoczynności będzie pani miała bardzo wysokie poziomy cholesterolu, a tutaj zapewne właśnie te Hashimoto, które może mieć różne obrazy, przebiega z niedoczynnością pani. Co więcej, niedoczynność może powodować jeszcze coś, co jest bardzo istotne, mianowicie nietolerancję statyn, jeżeli pani będzie brała te statyny, bo niedoczynność tarczycy bardzo często powoduje również bóle mięśniowe postatynowe. Wiemy doskonale, że to działa właśnie na poziomie mitochondriów, ale nie wnikając już w to, proszę pamiętać przede wszystkim, żeby dobrze była leczona choroba Hashimoto i wtedy myślę, że inne rzeczy nie będą miały aż takiego znaczenia, bo wtedy dopiero trzeba zobaczyć, jaki jest poziom cholesterolu i zdecydować, co dalej. Tak? Ja bym jeszcze jedną rzecz dodał, to znaczy obwód pasa, bo to jest kwestia jeszcze tego, jak wygląda pozostała część diety, bo jasne jest to, że oczywiście z suplementacją czy statyną możemy zmniejszyć LDL, ale kluczowe jednak jest to, jak wygląda rdzeń naszego modelu żywieniowego. Więc skupiłbym się jeszcze tutaj na tym modelu żywieniowym. Proponowałbym jakby konsultację z dietetykiem, żeby ocenił fachowo, czy rzeczywiście pozostały model żywieniowy jest dobrze dobrany. Bardzo dziękuję. Mamy jeszcze parę takich, myślę, bardzo ważnych pytań. Pani Lidia, no myślę, że czy całe pytanie się wyświetla? Tak, całe. Tak, całe. Szanowni Państwo, to i Pani Lidio, bardzo krótka odpowiedź. Gratuluję tych parametrów lipidowych. I proszę, broń Boże, nie zmieniać niczego, tylko tak sobie dalej spokojnie egzystować, bo przy takich parametrów lipidowych, od razu Pani obiecuje, nie ma możliwości tworzenia się procesu miażdżycy. Proces miażdżycy nie istnieje. Przy LDL-36 po prostu miażdżyca nie ma z czego się tworzyć, ten rdzeń lipidowy nie powstaje, a co więcej, jeżeli jakakolwiek miażdżyca u Pani była, to już na pewno się redukuje, bo my właśnie przy takim skutecznym leczeniu możemy redukować proces miażdżycy. Gratuluję jeszcze raz. Czyli też trzymać się tego lekarza. Myślę, że to ważne. Trzymać się lekarza, zawsze wiadomo, że zaufanie do lekarza to też zaufanie do leczenia, które ten lekarz proponuje i my to nazywamy wtedy dobry współpraca lekarz-pacjent i stosowanie się do przestrzegania zaleceń, ale przede wszystkim tutaj pani Lidia na pewno jest bardzo takim skrupulatnym pacjentem, bo przede wszystkim zna swoje wyniki, nie każdy pacjent zna swoje wyniki, a ponadto się pyta, jeżeli ma wątpliwości. Takich pacjentów byśmy na pewno zawsze oczekiwali, tak przynajmniej takie jest moje doświadczenie. No i jedna rzecz, bym tylko powiedział, nie redukować leków. No tak, tak, to główny przekaz, oczywiście. Dobrze. No, to pani Katarzyna, zdrowość odżywiam plus ruch cholesterol 220. Domyślam się, że genetyczny mama ma wysoki. Po jednym opakowaniu bergamotki, szalonym ryżem i berberyną cholesterol spadł do 194. LDL. Dla niej ty zaczniesz, żebym ja tak cały czas... Tak, no to ja bym zapytał jeszcze przede wszystkim o ten cholesterol LDL, bo on jest jednak kluczem terapeutycznym. I tutaj najważniejsze jest to, oczywiście jak jest zdrowo się odżywiam, to znaczy jest te 400 gramów warzyw, to już wygrywam, dodatkowo jak się ruszam, to już wygrywam, a jak jeszcze może ten cholesterol LDL będzie w normie, to byłoby mega, więc ten cholesterol w sensie całkowity 194, trochę za mało danych, żeby mówić, jak to wygląda. Dobrze. Ja tylko dodam, przepraszam, tylko dodam, bo to jest bardzo ważne, Marku, jeśli pozwolisz. To, że 220, a później po tych 194, patrząc na panią Katarzynę na zdjęciu, to jest małe zdjęcie, czyli zakładam, że pani Katarzyna jest jeszcze bardzo młodą osobą. Pani Katarzyna, 194 to jest bardzo dobry cholesterol. Proszę kontynuować dietę, wysiłek fizyczny, a pani nie będzie musiała się naprawdę o nic martwić. Bardzo dziękujemy. Jeszcze tu pani Emilia ma kolejne jeszcze dwa pytania. Tak, tylko kontynuuj... jeszcze Zachron 20 na pewno pomoże, bo to jest rusowa statyna, natomiast są bardzo ważne pytania, Marku, jeśli tutaj pani Emilio, widziałem ten komentarz. W żaden sposób hipercholesterol nie wpływa na niewydolność żyłot piszczelowych, od razu mówię, to są zmiany zakrzepowo-zatorowe. I proszę na pewno zbadać sobie całe te wszystkie elementy związane z procesem krzepnięcia, bo tutaj myślę, że to jest bardzo poważna sprawa, podobnie jak z tym skrzepem w mózgu. Ma pani 42 lata, te elementy też świadczą, że jest pani już prawdopodobnie
osobą, która wymaga bardzo intensywnego leczenia w każdym aspekcie, nie tylko zaburzeń lipidowych, ale tutaj na pewno wizyta u kardiologa z punktu widzenia tych rzeczy, o których ja tutaj mówię, z punktu widzenia też całego procesu krzepliwości, krzepnięcia u Pani jest kluczem, bo tam mogą występować bardzo różne elementy, które mogą na to wpływać. Dzisiaj bardzo często mamy takie powikłanie, na przykład po COVID-zie, jako tak zwany long COVID, że bardzo często się do nas zgłaszają osoby, które mają wczesną taką zakrzepicę, czy też zatorowość płucną. I więc proszę tego nie bagatelizować, to jest bardzo istotne. Bardzo dziękuję. Pani Grażyna, atowesterol po zawale, czy da się zamienić na statynę? 3 lata po zawale, do tej pory nie było problemu. Obecnie bóle nóg i skurcze nóg. Panie doktorze, bo pana profesora chyba przegroziło. Ja powiem w ten sposób, że po pierwsze dla mnie pytanie jest nieczytelne, a w sytuacji, kiedy chodzi o jakby sytuację taką zdrowotną, wolałbym nie opierać się o nieczytelne przesłanki. Domyślam się, że chodzi o odstawienie statyny po zawale. Nie jest to dobry pomysł. To jeśli taka była intencja pytającego, to od razu powiem nie, absolutnie nie. Nie warto odstawiać statyny po zawale, bo natychmiast zwiększamy nasze ryzyko sercowo-naczyniowe i jest to bardzo, bardzo groźne. Także statyna po zawale to jest właściwie must be. Już dzisiaj nie możemy tego wycofać. Słuchajcie, przepraszam, coś mi przerwało, a chciałem sobie na to pytanie też odpowiedzieć, bo to jest akurat bardzo ważne dla mnie pytanie. Tak, Pani Grażyno, jedna rzecz. To, co słyszałem na końcu, co Daniel powiedział, statyny po zawale to jest rzecz, która intensywne leczenie, najlepiej w ogóle jeszcze leczenie skojarzone z ezetymibem, żeby jak najniżej być z tym wartością LDL cholesterolu. Ale ważna rzecz z punktu widzenia tak zwanej nietolerancji. Jeżeli po 3 latach po zawale Pani cały czas brała atorwastatynę, bo atorwastatyna to jest atorwastatyna, i nagle pojawiły się bóle, to na 95% nie są to bóle związane ze statynami, bo te bóle pojawiają się wtedy, kiedy się włącza leczenie albo podnosi dawkę. Natomiast mogą to być bóle postatynowe, jeżeli na przykład pojawił się jakiś nowy lek, jeżeli na przykład pojawiła się inny czynnik ryzyka, jak na przykład jakaś niekoniecznie dobrze leczone, jeżeli Pani jest jakaś choroba nerek czy wątroby i tak dalej. Warto z tym pójść do kardiologa, ale zakładam, że to w bardzo niewielkim procencie jest szansa na to, że to są rzeczywiście bóle mięśniowe postatynowe. Więc proszę, broń Boże, nie odstawiać statyny, bo to się może zakończyć naprawdę bardzo niebezpiecznie kolejnym incydentem sercowo-naczyniowym. Tak? To jeśli mogę jeszcze, to tak ad vocem tego, co pan profesor powiedział, to może warto byłoby nawet nie tyle zmienić, czy odstawić statynę, co zmienić na inną, bo jeśli jest ku temu przestrzeń, prawda, to mamy jeszcze jedną silną statynę na rynku, którą możemy zamienić na ten atorwasterol, na rosuwastatynę, no bo ona z kolei, jeżeli by tam jakieś interakcje były, to mielibyśmy mniej tych interakcji potencjalnych. Z uwagi natomiast na to, mówię, najpierw sprawdźmy na pewno, czy rzeczywiście to jest bóle mięśniowe postatynowe. Kardiolodzy potrafią to oceniać, jeżeli będzie problem, zapraszam też do nas, bo my się tym zajmujemy od lat. Naprawdę, ale proszę nie odstawiać, tak? No, bo odstawienie statyny jest największym błędem, który można dokonać i niestety wiąże się z odpowiednimi. Tak, pani Katarzyno, niech pani się nie wygłupia, że pani nie jest taka młoda, to co ja mam powiedzieć o sobie, tak? A Marek, co ma pan profesor jest zupełnie młody. Natomiast tak. Pani Katarzyna potwierdziła to, co pan profesor chyba zresztą potwierdził. Tak, natomiast słuchajcie, dzisiaj, żeby już tak na troszkę zrobić mały przerywnik, rozmawiałem z jednym moim kolegą z Libanu, z takim dziekanem, i on mówi do mnie, kurczę, czy tobie nikt nie mówi, że ty wyglądasz jak ten aktor z Szybcy i Wściekli? Tak, nie wiem, o którego mu chodziło faktem, ale okej, dobra, to tylko taki przerywnik. Tak? Bardzo przyjemnie. Myślę, tutaj również pani Agnieszka pyta się również o statyny. No wiadomo, rekomendacja taka sama, nic się nie zmienia. Natomiast nie, u pani Agnieszki się dużo zmienia, dlatego że pani Agnieszka jest młodą osobą i z tego, co widzę, nie wiemy nic, ale zakładamy, że przyczyną brania statyn jest tylko ten wysoki wyjściowy cholesterol, tylko albo aż oczywiście. I zakładam, że pani Agnieszka nie jest po zawale mięśnia sercowego, jak to miało w poprzednim przypadku, czyli to jest zasadnicza różnica, czyli zakładam, że to może być prewencja pierwotna, czyli pani Agnieszka nie jest bez rozpoznanej choroby sercowo-naczyniowej. I pani Agnieszko, tutaj można naprawdę się w bardzo różny sposób zachować, dlatego że po pierwsze można odstawić statynę i zobaczyć, czy bóle mięśniowe miną, to jest tak zwane zjawisko Richella, czyli wtedy mamy taką pewność,
że w tym momencie rzeczywiście ten ból mięśniowy był związany ze statynami. Wtedy można na przykład stosować inną statynę, zmniejszyć statynę, dołożyć ezetymib, jeżeli jest taka potrzeba. Można zastosować inne leki niestatynowe, bo u pani też przy cholesterolu 280 trzeba byłoby zobaczyć, jaki jest LDL cholesterol i zastanowić się, czy tam nie ma genetycznie uwarunkowanej przyczyny, tak? Czy na przykład u rodziców, u dziadków nie było zawału we wczesnym wieku, czy tam nie ma rodzinnej hipercholesterolemii, bo wtedy nasze postępowanie też jest inne. Więc tutaj też zachęcam, bo tutaj nie odpowiemy na wszystkie pytania, bo nie znamy wszystkich składowych, jednak do kontaktu ze specjalistą, który na pewno pani pomoże. Bardzo dziękuję. Tutaj dłuższe pytanie mamy. Pani Alicja, czy warto badać homocysteinę w celach profilaktycznych, ewentualnie stosować suplementację w celu obniżenia? Czy kwasy tłuszczowe średniołańcuchowe, no, na przykład z kokosa, obniżają cholesterol, czy olej rzepakowy z przegotłoczenia może stosować do obróbki termicznej? Zawiera duże stężenie omega-3, które utlenia się w wysokich temperaturach. No i widzisz, Daniel, to jest prawdziwe życie. No tak właśnie, ja się złapałem się za głowę, dlatego że ja mówiłem zbyt profesjonalnie, wręcz przeciwnie, mój wykład był totalnie niepełny, bo ominąłem właśnie te MCT i średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe, do których kokos zupełnie nie należy. I to jest fundament tego właśnie, że mówimy do osób, które mają totalnie różne spektrum pewnie odbioru. Ale tak, no... Ja bym po pierwsze powiedział, jeśli mogę tak zacząć odrobinę, że homocysteina w połączeniu z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą to jest czynnik ryzyka. Jeżeli mówimy o homocysteinie, no to ona najczęściej jednak towarzyszy dietom eliminacyjnym, dietom wegańskim, wegetariańskim. Jest to związane z niedoborem aktywnej witaminy B12, ale też w innych przypadkach kwasu foliowego, w innych przypadkach niż te diety. A jeżeli chodzi o kwasy MCT, no to powiedziałbym przede wszystkim jedną rzecz, że to są średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe, a tak to trochę prawem kadukę, trochę marketingowym prawem, ten kwas z kokosa został wtłoczony w ten MCT, do których to, jak mnie wszyscy moi koledzy dietetycy i profesjonalna wiedza przekonuje, ten kokos nie należy. Więc raczej bym tutaj unikał kokosa jako środka na obniżanie cholesterolu i zmniejszanie ryzyka. To tyle z mojej strony. Ja podam tylko, szanowni państwo, bo tutaj chciałbym pani Alicji odpowiedzieć bezpośrednio, bo wszystko, co Daniel powiedział, jest prawdą, ale nie badamy profilaktycznie homocysteiny, bo nie ma takiej potrzeby, naprawdę. Nic to nie zmieni z punktu widzenia państwa ryzyka, jeżeli nie istnieją inne czynniki ryzyka, bo wiemy doskonale, że homocysteina w badaniach w żaden sposób bezpośrednio ryzyka sercowo-naczyniowego nie zwiększa. Ona jest czasami dla nas takim dodatkiem, na przykład jak pacjent ma wszystkie zawał mięśnia sercowego i wtedy homocysteina rzeczywiście jest jednym z tych elementów, które badamy. Natomiast profilaktycznie homocysteiny, jeżeli nic innego się nie dzieje, naprawdę proszę nie badać, bo szkoda pieniędzy. Bardzo dziękuję. Myślę, że bardzo też ważne pytanie. Czy statyny mogą powodować bóle mięśniowe? Tak, szanowni państwo, to jest jeden z tych powikłań, które statyny mogą powodować. Właśnie prawdopodobnie poprzez obniżanie koenzymu Q10 w mitochondriach mięśniowych. To jest jeden z tych ten. Natomiast, szanowni państwo, żeby tego nie przedłużać, bo już przedłużyliśmy nasze spotkanie sporo, ale tak, to zawsze miło z państwem naprawdę porozmawiać, że bóle mięśniowe postatynowe występują tylko u około 7-9% pacjentów. Te, które są realnie związane ze statynami, czyli 91-93% pacjentów może nadal stosować statynę bez żadnych problemów. Jeżeli teraz jeszcze mówimy o całkowitej nietolerancji statyn, czyli te bóle są tak duże, że powodują rzeczywiście konieczność odstawienia, to jest tylko 2%, czyli 98% pacjentów może stosować statynę. Jakbyśmy teraz z Danielem wymienili państwo, jak często po aspirynie występują powikłania albo po inhibitorach konwertazy angiotensyny. Nikt by tego nigdy w życiu nie przyjął. To nikt by nie przyjął, czyli statyny są naprawdę nie tylko bardzo skutecznymi, ale bardzo dobrze tolerowanymi mięśniami, natomiast niestety mają złą historię w mediach, bo te media powodują, że tak często państwo się o to pytają, zamiast się na przykład pytać, dlaczego jestem nieskuteczny albo mój lekarz jest nieskuteczny w leczeniu statynami, czy powinien zwiększyć dawkę, bo najczęściej niestety też te leki, statyny są przyjmowane w zbyt niskich dawkach. Tak? Bardzo dziękuję. Myślę, że takie kończące pytanie, bezglutenowa mama. Co terapeutycznie zmienia fakt obciążenia genetycznego wysokim cholesterolem? No to myślę, że bardzo ważne.
Daniel, zaczniesz, bo ja nie chcę cały czas. Tak, no nie swoje się czuję, zaczynając w takim temacie, mając eksperta gdzieś obok, ale wszystko zmienia. To znaczy, jeżeli chodzi o to, że mamy obciążenie genetyczne, czy to heterogeniczne obciążenie albo homogeniczne obciążenie, hypercholesterolemią rodzinną, no to musimy mieć świadomość, że po prostu istota leczenia nabiera dramatycznie ważnego, dramatycznej wagi w kontekście przeżycia. I tutaj to jest najważniejszy element, w sensie takim, że to ryzyko jest tak duże, że my nie możemy sobie pozwolić na nieleczenie pacjenta, bo ono skończy się po prostu dramatem. Jeżeli mówimy o tym takim homozygotycznym układzie, no to okazuje się, proszę Państwa, że tam to leczenie właściwie jest bardzo trudne, dlatego że ci pacjenci odchodzą wcześniej, ale w przypadku heterozygot, no to mamy do czynienia z fundamentem co do leczenia. To znaczy tutaj nie możemy sobie pozwolić na odstępstwa. Jedynym chyba takim rzeczą, która się zmienia, to jest prędkość w eskalacji leczenia. Szybciej sięgamy po leki, które mają bardzo udowodnione i bardzo skuteczne oddziaływanie na cholesterol LDL, to znaczy na PCSK9. Ale to pewnie pan profesor za chwilę mnie poprawi. Nie będę poprawiał, tylko jeśli mogę dodać to, bo tutaj się uzupełniamy fantastycznie. Więc myślę, że Szanowni Państwo, tak naprawdę z punktu widzenia rodziny hipercholesterolemii, bo zakładam, że to jest to pytanie, bo jeszcze może być rodzina hyperlipidemia mieszana, ale tutaj zakładam, że tu chodzi o rodzinę hipercholesterolemii. To jedna rzecz, która jest taka. My to mówimy, że to jest choroba, która jest, Szanowni Państwo, wyleczalna, choroba genetyczna, która jest wyleczalna. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli wcześniej rozpoznamy w wieku dziecięcym, to jest bardzo istotne, a niestety rozpoznanie w Polsce i na świecie to jest powyżej 40-50 roku życia, dopiero kiedy miażdżyca jest zaawansowana, kiedy często są to osoby po pierwszym incydencie sercowo-naczyniowym. Jeżeli wcześniej rozpoznamy, a walczymy teraz o to, żeby włożyć cholesterol do bilansu 6-latka z panią profesor Myśliwiec z Gdańska i liczymy na to, że to się uda, to w tym momencie, jeżeli wdrożymy odpowiednie leczenie już u dziecka dietą plus statynami, niestety tutaj nie, bez leków się nie uda, i później leczymy odpowiednio też pacjenta dorosłego, to ten pacjent może tak samo długo żyć jak człowiek bez tej choroby. W związku z tym to zmienia definitywnie, czyli wczesne rozpoznanie, wczesne leczenie, a później, tak jak Daniel powiedział, intensyfikacja, bo niestety wyjściowy poziom LDL cholesterolu jest bardzo, bardzo wysoki, często 300, 400, 500, 600 i tutaj tylko inhibitory PCSK9 mogą jako trzeci lek, statyny, inhibitory PCSK9 mogą bardzo pomóc. Odpowiadając pani Emilii, widzę jeszcze afereza, tak, u niektórych pacjentów afereza jest jedynym rozwiązaniem, jeżeli mamy tak zwane ciężki, bo to układy genetyczne mogą powodować, że jest bardzo ciężka hipercholesterolemia i często raz na dwa tygodnie możemy stosować aferezę, raz na tydzień często, ale teraz biorąc pod uwagę nowe leki, ta afereza, 2/3 wszystkich pacjentów, którzy byli na aferezie, zostało właściwie nie używa aferezy, tylko inhibitory PCSK9. Ja jeszcze skorzystam z okazji ad vocem i powiem, że styl życia też jest ważny w tym przypadku, nie tylko PCSK. Nie, styl życia jest zawsze elementem, tak, dlatego powiedziałem u dziecka dieta plus leczenie. Tak, nie, absolutnie. Właśnie pani Emilia, która się dopytuje, napisała, będzie zapisane, puszczę mężowi, czyli rozumiemy, że tutaj jest jak zwykle rola kobiety opiekującej się mężem. Myślę, takie ważne, już miało być ostatnie, ale to pytanie pani Iwony, bo to jest takie stricte, które przekłada się już na życie i zdrowie też pani Iwony. Pani Iwono, krótko, bo jest 20 po 20, ja nie chcemy państwa zanudzić tym. Tak, a dlaczego już odpowiadam? Dlatego, że żadne działanie niefarmakologiczne w przypadku LDL cholesterol 153, gdzie dla pani, patrząc na pani zdjęcie, zakładam, że pani ryzyko jest niskie lub umiarkowane, czyli docelowe LDL cholesterol powinien być poniżej 100, nie pomoże być w takiej wartości, bo dieta, ubytek masy ciała, regularny wysiłek fizyczny to jest maksymalnie 25% redukcji LDL cholesterolu, czyli tutaj się nie uda, bo nadal będzie pani 120 i więcej miała, więc niestety niska dawka statyny plus dieta załatwi sprawę w 100%. Bardzo dziękujemy. Na koniec, panie doktorze Danielu, zbliża się bardzo ważne takie spotkanie, które jest zorganizowane i rozumiem, że mógłbyś zaprosić też i naszych
grupowiczów i może i szerzej, jeśli ta informacja pójdzie. No bardzo ważna rzecz się dzieje. Jakbyś mógł w jednym dosłownie dwóch zdaniach nam przybliżyć i zaprosić. Tak, szanowni państwo, ponieważ wszyscy jesteśmy użytkownikami jedzenia, jakby nie patrzeć, zapraszamy bardzo serdecznie na spotkanie, które ma miejsce o godzinie 19. Szukajcie nas w 27 października, to jeszcze w tym miesiącu. Tak. Szukajcie nas na Medycynie Stylu Życia, a też na u Marka, u naszego gospodarza. Będziemy rozmawiać o Nutri-Score, czyli o takim sposobie oceniania żywności, które troszeczkę w pewien sposób jest narzucane marketingowo dla nas. I zastanowimy się przy okazji dyskusji z ekspertami, czy to jest optymalny sposób do rozumienia, co jest dobre, a co nie dla naszego odżywiania. Także zapraszam państwa bardzo serdecznie na to spotkanie. No ja też polecam, bo znając Daniela, to będzie bardzo, bardzo interesujące, szanowni państwo. Zobaczymy, tak, mam nadzieję, że tak. Tak jak to dotyczy nas wszystkich i naszych dzieci, to myślę, że to jest bardzo kluczowa informacja, żebyśmy nauczyli się czytać etykiety i te oznaczenia, czy one są dobre, czy nie. Bardzo dziękuję jak zwykle za świetne spotkanie. Przepraszam za przedłużenie, ale te pytania, no, to jest najważniejsza też część naszego spotkania. Świetne pytania były. No. Bardzo dziękuję za obecność i za komentarze. Do zobaczenia już wkrótce również. Zapraszamy na kolejny webinar na temat otyłości, jaka jest twoja wymówka z Ewą, która przeszła swoją ścieżkę i podzieli się swoimi wskazówkami, także też serdecznie zapraszamy. Spokojnej nocy i dobranoc. I niskiego cholesterolu. Wszystkiego najlepszego. Niskiego ryzyka też. Tak, wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy. Dzięki.